Na ulicy Marii Konopnickiej od strony Bramy Wojanowskiej wykonawca udostępnił już odcinek powstającej wózkostrady. Poprosiliśmy mieszkańców o ocenę nowej nawierzchni. Tak patrzę, dla mnie jest wygodny. Nie wiem. Dla pana wygodnie? Tak, dla mnie nie przeszkadza. Na szpilkach być może, że to może być kłopot. No ale co można zmienić? No teraz już nic. Aha. No nie wiem, no ale to dopiero co zrobione i to rozebrać, to też jaki to koszt jest. Nie, no to w szpilkach to się idzie na bal gdzieś, ja wiem. A nie po mieście? No właśnie, po zakupy. Nie, niech tak zostanie, dobrze jest. Dalej tylko w Adidasach, przejście przez centrum, bo szczeliny są dość duże. Są duże, wydaje mi się, że można to było zrobić troszeczkę bardziej właśnie szczelnie. Tak, szczególnie, że są takie możliwości. Czy możemy przejść, bo widzę, że pani może nie ma szpilek, ale takie buty na wyższym obcasie. I teraz pytanie, czy byłyby te szpilki takie bardziej chudsze, to pewnie byśmy znowu w nie wpadały. Oczywiście. Czyli jak pani uważa, dobry pomysł, zmiana z kostki na kostkę? Nie, w ogóle. Czyli nietrafiona inwestycja? Jak to teraz testujemy? Nietrafiona. Dlaczego? No bo kobiety w butach, na obcasach, na szpilkach będą męczyły się. Czyli dalej to samo, będziemy wpadały w te przestrzenie między kostką. Oczywiście. Mhm. Buty zniszczone? Tak. I trzeba będzie znowu chodzić do kupować nowe buciki. Wjedziemy, zobaczymy, czy mniej te lepie. Co pana no możemy sobie? Wjechać. Zobaczmy, czy jest różnica. Jak, lepiej? Jest różnica. A pani jakby miała szpilki, to myślę, że coś by... Myśli pani, że lepiej by się tędy poruszało? Nie, myślę, że nie. Czyli za szpilek nie bardzo? Nie, raczej nie za bardzo. Dla wózków lepiej? Dla wózków lepiej, zdecydowanie. Myśli pan, że po całości powinna być prowadzona ta inwestycja, bo na razie fragment będzie? Tak. Wtedy by to chyba miało sens, nie? Dokładnie tak. Pani może tutaj poruszać się będzie wózkiem w przyszłości? Być może tak. Co pani sądzi o tej inwestycji z kostki na kostkę? Ciężko stwierdzić. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Trzeba było przetestować, nie? No, ale myślę, że łatwiej będzie na obcasie chodzić po tej większej kostce. Bo ja czytałam, że właśnie tylko ten odcinek i tam w centrum gdzieś tam na długiej mają zrobić. To nie ma sensu. No, cała 1 maja jest porażką. Ta kostka to chyba, nie wiem, 10 gatunek. Do tego na deptaku w Jeleniej Górze po deszczu w kilku miejscach pozostaje woda, a wspomniana kostka jest nierówna i wygląda nieestetycznie. Szansą na poprawę jej stanu mogła być wózkostrada. Jednak nie wpisano tego w zakres zadania o wartości blisko 1 600 000 zł. Już poprzednia może nie była nie do końca potrzebna, bo można dozu było zrobić inną kostkę, nie taką, że każdy się prawie zabić, szczególnie w innych butach niż Adidasy. Z innego projektu wymieniane są uliczne latarnie.